Witamy widzów TV28. Moim Państwa gościem jest pan Paweł Skawski, który w Mszanie Dolnej organizuje zbiórkę darów, którą już po raz piąty w tym roku troszkę inaczej. Tak, tak. W tym roku już po raz piąty udało nam się zorganizować akcję. No jak wszyscy wiedzą, od roku borykamy się z pandemią, prawda? Więc trochę w zmienionej formule. Pierwszy tydzień akcji polegał jak co roku na dystrybuowaniu ulotek, prawda, na których mamy najpotrzebniejsze rzeczy, które zbieramy, więc w tym roku poszliśmy w tym kierunku, że ulotki są zostawiane w takich specjalnych stojakach, prawda, i z tych stojaków każdy może sobie pobrać taką ulotkę, żeby nie było, żeby był zachowany ten rygor związany z pandemią. Niemniej jednak zmotywowani jesteśmy bardzo, żeby działać, tym bardziej, że rok temu akcja została odwołana, bo byliśmy bezpośrednio, kiedy się zaczęła pandemia i tak naprawdę nie wiedzieliśmy jeszcze, jak się zachować, jak w ogóle, jak podejść w ogóle do tego zagrożenia. Teraz już mamy wytyczne, staramy się działać bezpiecznie, ale też pamiętać właśnie o tym, że hospicjum przez rok nie korzystało z naszego wsparcia, a jednak to jest dość duże, bo nasi mieszkańcy są bardzo szczodrzy, prawda, i ten dar, prawda, te rzeczy, które przywozimy do hospicjum, są bardzo cenne dla podopiecznych. No właśnie, na ulicach Mszany Dolnej, na niektórych płotach już widać takie czerwone banery z hasłem o tym, że ta zbiórka się rozpoczyna. No jak już wspominałem we wcześniejszych wywiadach z Moniką, mamy bardzo dobry odzew, jeżeli chodzi o mieszkańców Mszany Dolnej, jeżeli chodzi o firmy, instytucje, poczynając od Urzędu Miasta, ale przez małe firmy, które zawsze starają się jakoś nam pomóc, czy to przez udostępnienie swoich powierzchni reklamowych, swoich witryn, prawda? Zawsze też wspierają nas jakimiś drobiazgami i zawsze też mówią takie proste ludzkie słowa: przyjdźcie, pomożemy wam, może będzie w jednym roku lepiej, w drugim gorzej, ale zawsze możecie na nas liczyć, prawda? Także jesteśmy bardzo zbudowani i o wiele łatwiej się działa w takiej rzeczywistości, prawda? W jaki sposób mieszkańcy Mszany Dolnej i okolicy mogą wesprzeć tą akcję? Tak, no więc będziemy za tydzień stać, tak jak podajemy w ulotkach informacyjnych, będziemy przez cały dzień pod obydwoma kościołami. Są specjalne skrzynie przygotowane, do tych skrzyni można wkładać dary. Nigdy specjalnie nie prosiliśmy o datki pieniężne, ale jednak to jest nieuniknione. Ludzie, albo jest im tak wygodniej, zwłaszcza w czasach pandemii, ale też jak gdyby po prostu zawsze mogą te środki pieniężne przekazać w ostatniej chwili. No i z tych środków pieniężnych kupujemy konkretne dary. Z tego, co pamiętam, zeszły rok to były koncentratory tleny i pulsoksymetry. To jest bardzo ważne, bo jest bardzo ten sprzęt potrzebny, prawda? Z tego sprzętu korzystają wszyscy podopieczni, a często się zdarza, że ten nasz konkretny sprzęt, który myśmy ufundowali, że on wraca dokładnie do Mszany Dolnej i to jest taka właśnie, pokazuje tak namacalnie, że to, co daliśmy, że to dobro po prostu wraca do nas. A te rzeczowe podarunki? Tak, no to tak jak już wspominaliśmy, to są rzeczy, które można podzielić na trzy kategorie. To są rzeczy do pielęgnacji ciała, czyli mamy jakieś oliwki, mamy żele. Będą to rzeczy jednorazowe, które są niezbędne przy kontakcie z chorym, czyli rękawiczki, czyli szczykawki, prawda, to wszystko, które używamy tylko jeden raz. Teraz jeszcze doszedł nam nowy asortyment, czyli maseczki, prawda, w kontakcie. No ale też takie prozaiczne rzeczy jak pieluchomajtki, jak pampersy, jak podkłady, prawda, to wszystko jest bardzo ważne, bo ludzie, którzy zmagają się z chorobą, często w tych rodzinach jest po prostu brakuje w budżecie pieniążków, prawda, bo no nie czarujmy się, ta choroba pochłania bardzo duże środki pieniężne, prawda? Wracamy się z taką prośbą, może nie apelem, bo zawsze, tak jak wspomniałeś, mieszkańcy odpowiadają bardzo chętnie na tą akcję, no dlatego przypominamy im raczej o tym wydarzeniu. Tak, przypominamy, że będziemy pod obydwoma kościołami, zapraszamy was serdecznie, przyjdźcie, wspomóżcie nas. Nie chodzi nawet o jakieś duże kwoty, nie chodzi o duże dary, prawda, ale myślę, że skala robi swoje, że jeżeli każdy z nas przyniesie mały drobiazg, to to przynosi ogromne efekty, czego są jak gdyby namacalnym tym efektem poprzednie zbiórki, kiedy to wszystko ładnie się materializuje, tak?
Dziękujemy bardzo i mam nadzieję być obecni właśnie i zobaczyć, jak w tym właśnie okresie już takim postnym, przedświątecznym taka akcja wygląda. Tak, myślę, że to jest bardzo dobra rzecz, że przychodzi teraz taki okres refleksji, prawda? Jest okres postu i możemy też wspomóc innych właśnie tym konkretnym darem, tą konkretną swoją ofiarą, ale też takim dobrym słowem, prawda? Na płaszczyźnie ludzkiej, żeby człowiek zawsze wiedział, że może liczyć na drugiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.